Pierwsza sesja Rady Miejskiej Cieszyna rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnych oraz odebrania zaświadczeń o wyborze na radnego. Zaświadczenie odebrała również Gabriela Staszkiewicz i złożyła ślubowanie. Bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie, jakie udzieliliście Państwo mnie i mojemu komitetowi wyborczemu Cieszyńskich Ruch Społecznych w czasie wyborów. To dzięki Wam mogłam przed chwilą złożyć uroczyste ślubowanie i zostać burmistrzem Cieszyna. Cieszyn to całe moje życie. Tu się urodziłam, w dobrych cieszyńskich szkołach. Zdobyłam wykształcenie, a po studiach wróciłam tutaj, aby pracować w jednej z największych polskich cieszyńskich zakładów. Tu założyłam rodzinę. Zamieszkałam w domu moich dziadków. Po prostu kocham to miasto. Przy okazji chciałam bardzo serdecznie podziękować członkom mojego komitetu i Stowarzyszenia Cieszyński Ruch Społeczny za intensywną pracę w ostatnich miesiącach. Szczególne podziękowania należą się mojemu mężowi i córkom za wsparcie, którego mi codziennie udzielają. Dajecie mi ogromną siłę. Chciałam podziękować również moim rodzicom, zwłaszcza mojej mamie, którzy teraz pewnie patrzą z góry na mnie i mam nadzieję, że są dumni. Gratuluję jeszcze raz wszystkim wybranym, nowo wybranym radnym. Przed nami 5 lat trudnej, wytężonej pracy na rzecz mieszkańców i miasta Cieszyna. Liczę na owocną współpracę i otwarty dialog. Wierzę, że wspólnie możemy wiele zrobić, aby Cieszyn był dobrym miejscem do życia i pracy dla nas i dla naszych dzieci. Jako burmistrz Cieszyna będę dążyła do spełnienia obietnic przedstawionych w kampanii wyborczej, podejmowała rozważne decyzje i szanowała rozstrzygnięcia Wysokiej Rady. Bardzo Państwu dziękuję. Po wyborze komisji skrutacyjnej zgłoszono kandydata Remigiusza Jankowskiego na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna. W drodze tajnego głosowania uzyskał 13 głosów za, 8 przeciwnych i 0 wstrzymujących się. Uchwałę w tej sprawie poparło 20 radnych przy 1 wstrzymującym. Następnie przystąpiono do wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Cieszyna. Zgłoszono 4 kandydatów. W drodze głosowania największe poparcie uzyskał Łukasz Bielski oraz Krystian Kukuczka. Uchwałę w tej sprawie przyjęto jednogłośnie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.